Dzień dobry, witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa GTK Gliwice. Z nami trener gości Matthias Solner oraz zawodnik Kasper Radwański. Coach, please tell us your opinion about this game. Oh, tough game for us. Warsaw shoot the ball very good, almost 50% from three. And we allow again 95 points. This is for me absolute mysterium. Okay, they make some tough shots, but still, no way that we allow 95 points. And this is something, okay, we have now, we brought in new guys and we're only practicing 1.5 days. And okay, this is a problem, but this is no excuse. This is no excuse. We need to start to understand that this is not possible how we're playing on defense. This is, I want to say this is a shame how we're playing on defense. And I'm finished with it, really. I start to talk to the players nice every time. And I'm starting to be really finished with it. That one-on-one, we cannot stop nobody. There's no disrespect to Legia. Legia play very good basketball. They have very good players, no question. But every time layup, it's not possible. It's not possible. And this is something we need to fix immediately. Immediately. We talk about this for now 3 months. This is a joke. I'm sorry, but this is a joke. That's all for you, coach. Kasper, twoja opinia o meczu? Przede wszystkim szkoda, bo zaczęliśmy pierwszą połowę z dobrą energią i naprawdę było widać zaangażowanie w obronie, no ale po zmianie stron coś się zepsuło po prostu. No. W trzeciej kwarcie daliśmy rzucić 34 punkty drużynie z Warszawy. No, to zdecydowanie za dużo. Jeśli chcemy opierać naszą koszykówkę na dobrej obronie i szybkiej grze, no tak jak trener mówi, no my tracimy średnio około 85 punktów w meczu, więc to jest zdecydowanie za dużo. Wiadomo, że ciężki teren, można mówić, że drużyna stopu, ale tak naprawdę ten mecz był do wygrania. No jest mi po prostu naprawdę bardzo szkoda, bo wierzyłem i czułem, że z chłopakami możemy dać radę. No jednak rzeczywistość okazała się brutalna. Przegraliśmy ten mecz. Gratulacje dla drużyny Legii, a my musimy zająć się swoimi problemami. Dziękuję. Coach, I have two questions from Jakub Wojciński, Przegląd Sportowy. Do you think putting so much defensive pressure on such a fast player like Bibins proved to be a good idea? Well, actually, I think that first half where we really put pressure on him, he didn't look so good. He looked, you know, it's very simple. When you have a key player like him, you need to get him tired. You need to work with him and you need to get him tired. And I think that first half we did a very good job. First half, I think we did a very good job. We work him hard. We really pressed him. Second half, we lose this pressure. We kind of press him, like we were kind of in his area, but never really we put the body on him or we make him to change direction, or we were always reacting, always running behind him. And of course, if you have a fast player like him, you need to be aggressive with him and you need to go in contact with him. And I know Bibins very well. We played in Hungary last season against him. And so I know exactly how he is and how he can play. And we did the same thing there and we pressed him full court and we put body on him. And this is the way, especially against fast player, how I feel that you need to play. If you let him to control the game, then you're always in disadvantage. Second question, Szymon Szewczyk, what can he give your team? Oh, I think that we see today already that he can give us some experience, some leadership in key moments. Okay, this was for him also today, I think, tough situation, you know, after 1.5 practices coming in the game. I know he wanted to show more. He wanted this to play very badly. He wanted to help the team very badly. Of course, we cannot expect for him to be eighth world wonder in 1.5 practices. This is not possible, but I think that he's a very experienced player, good player, and if we give him now this time, we have now 10 days to prepare next game, and I think that with this continuity and if we're working with him, then he will give us a lot of experience, a lot of good decisions,
a lot of. We see already today that when he come in, he play very good defense 2-3 times. So I think that he will give us a lot. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa GTK Gliwice. Z nami trener gospodarzy Wojciech Kamiński i Jamel Morris. Trenerze, poprosimy o komentarz odnośnie tego meczu. Przede wszystkim gratuluję swoim zawodnikom, bo w tym ciężkim czasie, przy tylu kontuzjach, stanęli na wysokości zadania. Zagraliśmy bardzo dobrą drugą połowę z drużyną GTK Gliwice. No, bardzo nas cieszy to zwycięstwo, bo to nie jest taki przeciwnik, który nam pasuje. Jest to przeciwnik, który gra fizycznie. Gratuluję GTK zbudowania mocnego składu. Natomiast no, my się cieszymy dzisiaj z tego zwycięstwa. Tak jak powiedziałem, bardzo mocny zespół i dlatego to zwycięstwo smakuje podwójnie. Dziękuję. Jamel, your opinion about this game? I think they were really aggressive with us in the first half. We made adjustments and I think we kept the game simple in the second half and just really settled in and you know made shots, you know, got some stops that we needed. They made a good run, you know, they're a really good offensive team, so they were going to make their run and we just had to stay consistent with how we play. Nick helped us a lot in the fourth quarter, you know, when there's sometimes in some games where things get stale in the fourth quarter, he gave us a good spark and I was fortunate enough to make shots in the second half and Justin also, but I think as a team we just played really well together offensively. We shared the ball, played the way we usually do and helped us get the win today. Mam dwa pytania do trenera od Jakuba Wojcińskiego z Przeglądu Sportowego. Pierwsze z nich. Czy możemy spodziewać się regularnych minut Sadowskiego pod nieobecność Watsona w kolejnych meczach? Znaczy, wszystko zależy od przeciwników. Te minuty już gdzieś tam staraliśmy się szukać we Wrocławiu, natomiast jego wejście na takiego przeciwnika, jakim Zdziewa, było od razu ukarane akcją 2+1. Natomiast no, przed sezonem grał dużo, więc myślę, że jest gotowy na to, żeby te swoje minuty wykorzystać. I na pewno jest w rotacji, to nie jest tak, że on wypadł. Na pewno gdzieś będziemy szukali, bo tych wysokich nie mamy za dużo, a potrzebujemy ludzi pod koszem. I drugie pytanie. Czy sprowadzenie Nika Nila oznacza, że jednak apetyt wzrósł w miarę jedzenia? Sprowadzenie Nika Nila ma na celu wzmocnienie naszej drużyny, więc na pewno tak, apetyt troszkę wzrósł. Natomiast no, to też było tak, że nie mieliśmy typowego drugiego rozgrywającego i ten Justin, który był osamotniony i tak naprawdę cały tydzień trenował przed tym meczem po urazie we Wrocławiu, więc tym bardziej należą się mu słowa podziękowania, że zagrał i zagrał tak dobrze. No, jak dzisiaj pokazał mecz, mogą oni razem również występować, więc myślę, że Nick będzie pomagał Justinowi w rozegraniu, ale również też kreował grę dla innych i ten nasz obwód właśnie z Nickiem, z Justinem, z Jamelem, z Kubą Karolakiem, z Grzegorzem Kamińskim jest naprawdę teraz mocny i na pewno z tego się trzyma.